jest dla mnie niebem. To chcę powiedzieć. Moim niebem jest wola Boga. W ten sposób zatraciłam się w Nim. Zapomniałam o sobie zupełnie. Także On sam mnie otacza. Wszystkie rzeczy, całe stworzenie i wszystkie wydarzenia mówią mi o Nim i nie znam i nie zabiegam w niebie i na ziemi o nic większego, piękniejszego, bardziej godnego miłowania niż On sam. Wola Boga jest dla mnie pokarmem, odpoczynkiem, radością i rozkoszą. Ona jest dla mnie także walką, czasem nawrócenia, uświęceniem i mieczem do złożenia w ofierze samej siebie. Jeśli wola Boga jest dla mnie niebem już tutaj na ziemi, zakłada to życie z wiary i życie miłością. To opiera się na całkowitym zaparciu się siebie, doskonałej miłości i całkowitym oddaniu. Wiara jest nadprzyrodzoną sferą, która pozwala mi zobaczyć Boga we wszystkich rzeczach i stworzeniach, która ukazuje nieprzyjemne i bolesne wydarzenia, rozczarowania, upokorzenia, wszelkiego rodzaju cierpienia jako dowody miłości wszechmogącej ręki, która chce mnie zbawić i uświęcić. Dusza jest zbyt oświecona, żeby nie rozpoznać, że to boskie panowanie jest dla niej czymś najświętszym, co powinna przyjąć jedynie z miłością i na co powinna pozwolić. Jak mogłaby ona życzyć sobie czegoś lepszego w oparciu o swoją niedoskonałą wolę? Miłość idzie dalej. Dusza kocha jedynie Boga. Tęskni za sposobnością, żeby się sprawdzić. Jak często to gorzko odczuła, że tak mało, tak bardzo mało rozumie, co to znaczy kochać. Dlatego jest dla niej rozkoszą okazywać swoją miłość przez te cierpienia i upokorzenia, które ogromnie dają się we znaki przez czas ich trwania i ich szczególną formę. Jeśli ziemia jest dla mnie już teraz niebem, to na wzniosłych ścieżkach miłości muszę to niebo do siebie przyciągać i w sobie zachować przez doskonałą ofiarę całopalną, którą składam z siebie samej. Schwester Blandine Merten wurde am 10. Juli 1883 als neuntes Kind einer Bauernfamilie in Düppenweiler im Saarland geboren. Getauft wurde sie auf den Namen Maria Magdalena. Schon als Kind war sie hilfsbereit und fromm. Viele Leute nannten sie einen Engel. 1902 machte Maria ihren Abschluss am Lehrerinnenseminar Marienau bei Koblenz. Als Lehrerin war sie ebenfalls sehr beliebt und geachtet, vor allem in Morscheid im Hunsrück, wo sie 5 Jahre unterrichtete und auch Armen half. Das halbe Dorf kam zu ihrer Verabschiedung an den Bahnhof. 1908 trat Maria ins Ursulinenkloster Kalvarienberg bei Ahrweiler ein und bekam den Ordensnamen Blandine, die Liebreiche. Nach ihrem zeitlichen Gelübde arbeitete sie zuerst in Saarbrücken, dann im Bantuskloster Trier. 1913 legte sie ihre ewigen Gelübde ab. Nur einige Jahre später wurde sie sehr krank und bekam Lungentuberkulose. Am 18. Mai 1918 starb Schwester Blandine mit nur 34 Jahren. Im November 1987 wurde Schwester Blandine selig gesprochen. Ihre sterblichen Überreste ruhen heute in einem Holzschrein in der Blandinenkapelle auf dem Trierer Friedhof St. Paulin. Fast jeden Tag wird hier Gottesdienst gefeiert. Die Besucher gedenken der seligen Schwester und bringen ihre Bitten vor sie. Die Blandine hat ja schon vielen geholfen.
Und ich gehe davon aus, hilft mir auch. Sie hat mir auch schon geholfen, ja. Und ich spüre vor allen Dingen die familiäre Gemeinschaft hier in diesem Kreis. Das hat eine Geschichte mit meinem Mann zusammen. Wir waren letztes Jahr zusammen hier auf der Pilgerfahrt. Und dann haben wir hier zwei Blandine gefunden. Ja, dann habe ich einfach gemerkt, als ich dann hier in das Haus ging, ja, das ist aber wirklich was mit einem macht und dass es gut tut. Und dann haben wir da Kerzen an. Und das ist jetzt eine Tradition. Für mich ist diese Kapelle hier, sage ich mal, mit ihrem Schrein, ein Ort, wo ich meinen inneren Frieden finden kann. Und unser Sohn war an Krebs erkrankt. Da habe ich ganz stark zu ihr gebetet, aber er ist dann doch gestorben. Aber ohne Leiden. Und das war auch Hilfe. Ich war sehr, sehr überdreht in meiner Arbeit, weil das nervenaufreibend ist mit so labilen Menschen. Und da habe ich immer wieder, wenn ich gewisse Probleme hatte, wie kannst du morgen dieses große Problem mit dem Obdachlosen bei den Behörden regeln oder im Gesundheitsamt oder bei der AOK oder im Krankenhaus, im Gefängnis. Und hier habe ich immer wieder gebetet, möge das morgen gut gehen. Und es ist gut gegangen. Ja, ich erfahre sie als ganz große Fürbitterin, ob jemand krank ist, ob jemand Geldnot hat, in Eheschwierigkeiten. Die Pilger erzählen mir immer und ich kann auch sagen, sie hilft immer. Dauert manchmal ein bisschen, manchmal anders, wie wir es uns vorstellen oder wie ich mir es vorstelle, aber es kommt meistens eine Lösung. Ja, wir haben ja jetzt davon gehört und gelesen. Jetzt sind wir hier und wissen auch den Sinn, der dahinter steckt. Innere Einkehr, mal in einen hineingehen und zu wissen, was die Frau alles gemacht hat. Man sieht ja das ganz plastisch zum Beispiel im Dom, die Statue, wie sie die Menschen mit auf den Weg nehmen möchte. Das ist eben sehr beeindruckend für mich. Also ich spüre eine tiefe Verbindung und ich denke, dass ihre Weisheiten, die sie gesagt hat, sie hat zum Beispiel gesagt, alles ist mir Himmel. Also sie hat das wohl auch schon gespürt, dass das die Wahrheit ist. Święta Eucharystia jest sakramentem miłości. Jeśli gdziekolwiek, to tutaj pragnie Zbawiciel naszej miłości. Kto zrozumiałby to lepiej i czułby to głębiej niż Jemu poświęcona dusza? Z siłą żywiołów ciągnie ją do Jego stóp. Ona chce kochać, ciągle kochać, kochać bez miary, kochać jak święci, kochać dla i za ludzi, którzy go nie kochają. Uwielbienie jest najwyższą formą miłości, która usuwa siebie samego, żeby oddać hołd ukochanemu. Jest to najdroższy akt miłości, jej naturalny akt. I dlatego pilną potrzebą jest oddanie,
a w jego następstwie ofiarność. Oddanie bez zastrzeżeń, całym sercem, bez sprzeciwu. Oddanie do ostatniego tchnienia, do ostatniej kropli krwi. Serce Jezusa jest zwierciadłem kochającej Boga duszy, którym może się ona codziennie przeglądać i stwierdzać swoje podobieństwo i brak podobieństwa do Niego. Jest ono najlepszą księgą do rozważania dla duszy, najmądrzejszym i najbardziej godnym miłości nauczycielem i doradcą, największym źródłem pociechy i najsłodszym miejscem odpoczynku. Gdybyśmy zrozumieli, jak radzić się boskiego serca i jak pojmować je we właściwy sposób, nie potrzebowalibyśmy więcej nic innego, znaleźlibyśmy wszystko w nim.